Jedną z największych niespodzianek, jakie dostaliśmy podczas pokazu Gamescom 2021 Xbox Show, była wiadomość, że do xboxowej chmury dołączy sporo darmowych growych dobroci. Sprawdźmy, co to oznacza w praktyce. Czekanie na to, aż gra się w końcu pobierze, zawsze było zmorą graczy i choć konsole najnowszej generacji przeszły długą drogę ku temu, by to czekanie stało się przeszłością, przynajmniej w samych grach, to jednak to, ile czasu zajmie nam ściągnięcie danego tytułu na dysk twardy, wciąż może zależeć od naszego łącza internetowego. A nie ma nic gorszego niż czekanie przez cały rok na swój wymarzony tytuł, tylko po to, by już na starcie potknąć się o wielką kłodę, jaką jest pasek pobierania gry. Dobrzy ludzie nie zasługują na takie traktowanie. Ale ma się to zmienić, dzięki usłudze Xbox Game Pass Ultimate już wkrótce będziecie mogli streamować mnóstwo tytułów bezpośrednio na swoją konsolę, bez konieczności posiadania miejsca dostępnego na waszym dysku. Zmienia to bibliotekę Game Passa w prawdziwy bufet, dzięki któremu możecie wskoczyć do każdej gry, która akurat wpadnie wam w oko, za naciśnięciem jednego przycisku. Oznacza to koniec czekania na łatki i aktualizacje, a najbardziej aktualna wersja gry będzie od razu gotowa do streamowania. Ułatwia to też zarządzanie dyskiem twardym, rezerwując miejsce dla gier, które już pokochaliście, podczas gdy inne zabieracie dopiero na jazdę próbną. A dzięki tytułom, które działają w 1080p i 60 klatkach na sekundę, nawet podczas streamowania, możecie spodziewać się płynnej rozgrywki. Lista tytułów kompatybilnych z chmurą jest już całkiem pokaźna i liczy ponad 100 gier, a kolejne są ciągle dodawane. Obejmuje ona wszystko, od ostatnich hitów, takich jak Hades i 12 Minutes, po prawdziwą klasykę jak Gears of War, Fallout i Fable. Nie wszystko dotyczące lat 20. XXI wieku wyszło tak, jakbyśmy tego chcieli. Wciąż przecież czekamy na hoverboardy, na których latał Marty McFly, ale możliwość streamowania szerokiej gamy niesamowitych gier bezpośrednio na konsole Xbox to zdecydowanie nam wyszło. Często różnym pokoleniom trudno jest żyć w harmonii. Milenialsi zawsze mówią rzeczy w stylu OK Boomer, podczas gdy baby boomerzy zawsze robią rzeczy, które sprawiają, że ludzie mówią do nich OK Boomer. Ale w świecie Xboxa nie ma takich problemów, ponieważ wsteczna kompatybilność gwarantuje, że po przejściu na nową generację konsol możemy zabrać za sobą tak wiele starych gier, jak to tylko możliwe. A dzięki takim funkcjom jak FPS Boost może się nawet okazać, że gra się w nie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. To jednak nic w porównaniu z nową funkcją chmury, która została zapowiedziana na Gamescomie i która umożliwia streamowanie tytułów z Xboxa Series X i S na sprzęcie poprzedniej generacji. Za bardzo polubiliście granie na Xboxie One, by przesiąść się na nową maszynę, a jednocześnie z zazdrością patrzycie na takie gry jak The Medium czy Microsoft Flight Simulator? Nie ma się czym martwić. Wykupujecie subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate i możecie streamować je prosto na swoją ukochaną konsolę, kiedy tylko te next-genowe hity będą dostępne w chmurze. Oczywiście takich gier jest o wiele więcej, bo na przykład Shredders, Redfall, Stalker 2 i Starfield są już w drodze do Xbox Game Pass, więc nawet jeśli na waszej piersi wytatuowane są słowa Xbox One for Life, wciąż możecie cieszyć się wspaniałymi next-genowymi grami na swojej konsoli 8 generacji. A tak poza tym, to wydaje nam się, że istnieją już lasery, które mogą usunąć takie tatuaże. Choć łatwo jest się zapętlić w tych bardzo ekscytujących informacjach o tym, że chmura w przyszłości przeniesie się na konsolę, to wciąż tylko ułamek tego, co ta usługa ma do zaoferowania. Bo choć uwielbiamy nasze konsole Xbox, to czasami nie są one odpowiednim rozwiązaniem na dany moment. Może jesteśmy z dala od domu, może ktoś inny okupuje telewizor, a może dotarcie do nich wymagałoby pokonania kilku schodków, a my nie jesteśmy w nastroju na takie niedorzeczne eskapady. Niezależnie od powodu, chmura pozwoli wam streamować mnóstwo najlepszych tytułów z Game Passa na wasze urządzenia mobilne, tablety i komputery. Możecie zacząć streamować nie pobierając nawet aplikacji Xbox App. Wystarczy, że wejdziecie na stronę xbox.com/play w przeglądarce, a jeśli gracie na urządzeniu z ekranem dotykowym, znajdziecie prawie 100 gier ze specjalnie zaprojektowanym sterowaniem dotykowym. Idealne rozwiązanie, gdy wasz kontroler znów się gdzieś zawieruszy. I świetnie sprawdzi się to w naprawdę wielu sytuacjach, możecie na przykład umilić sobie czekanie na dworcu, rozwalając bandziorów w Halo, robiąc kilka okrążeń na festiwalu Forcy lub siedząc w pociągu w Train Sim World 2. A może macie grę, którą usunęliście z dysku kilka tygodni temu i nagle znów macie ochotę w nią zagrać, albo ktoś właśnie napisał wam SMS-a zachwalając jakiś tytuł. Cokolwiek by to nie było, granie w chmurze oznacza, że w każdej chwili możecie uruchomić ją na dowolnym urządzeniu, które akurat macie pod ręką. Granie w chmurze, które pojawi się na konsolach Xbox, może być prawdziwym przełomem. Sprawi, że znacznie więcej wspaniałych gier będzie dostępnych dla znacznie większej liczby osób i na znacznie więcej sposobów. A przecież o to chodzi w świecie Xboxa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naszej xboxowej filozofii All Inclusive, pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał i kliknąć w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o nowych filmach.
Będziemy musieli się nieźle postarać, żeby przebić tego newsa, ale zrobimy co w naszej mocy. Na razie.